Widzowie, wy też jecie drożdżówki widelcem? Bo ja jem, żeby się nie ubrudzić. Smacznego. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson. O kurczę, zjadłem drożdżówkę teraz. Będzie mi się ciężko nagrywało. Nieważne. W każdym razie witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zrobić quizy, tylko mamy jeden bardzo, ale to bardzo duży problem. Strona z quizami odmawia posłuszeństwa i nie działa. Oczywiście spokojnie, na całe szczęście ogarnąłem, że nie wszystkie quizy nie działają, ponieważ niektóre normalnie działają, więc sobie je zrobimy, ale niestety nie będę w stanie zrobić trudnych quizów, które zrobiliście o mnie na stronie same quizy, więc niestety zrobimy po prostu inne quizy o mnie, ale mam nadzieję, że odcinek również wam się spodoba. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Jak widzicie, tradycyjnie wpisuję sobie frazę Szczypson na samych quizach i w poczekalni tutaj, ja nie wiem czy w ogóle mogę... Dlaczego to jest w poczekalni w ogóle, a nie tutaj w quizach? Tu w quizach nic nie ma, ale dobra, nieważne. W poczekalni w każdym razie są quizy. Jak widzicie, odpalam sobie quiz i strona się wysypała. Strona się wysypała i totalnie tragicznie wygląda. Są tu niby jakieś pytania, ale... Ale to totalnie nie o to nam chodzi, no bo nawet nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. No nic tutaj nie... O kurczę, co jest? Coś kliknąłem, nieważne, w każdym razie są same moje zdjęcia i to jest lipa totalna, no ale niestety no nie możemy zrobić tych quizów, mimo że tutaj są fajne różne quiz, na przykład tu przechodzę i tu jest, o, trudne pytania, klikam to, no i nie ma. Chciałem zrobić trudne pytania o mnie, żebym wiedział, że są, tu na przykład, jak nazywa się sklep Dave'a, to akurat łatwe pytanie. Na którym kanale była Among Us, to też łatwe pytanie, to nie był trudny quiz. Na którym palionowie Dave, Milky i Shilson byli mali? O kurde, no to chyba było 3. No to, ale nieważne, w każdym razie nie będziemy robić takiego quizu, który jest totalnie rozsypany, to jest bez sensu. Więc przygotowałem dzisiaj... troszkę dużo tych quizów po prostu i pootwierałem i po prostu będziemy robić różne quizy i zobaczymy, które quizy będą spoko, z takich normalnych jeszcze, a te z trudnymi pytaniami zrobimy po prostu jakiś inny odcinek kiedy indziej, kiedy po prostu strona będzie działała. W każdym razie przejdźmy do pierwszego quizu, który mamy na dzisiaj przygotowany. Ja od razu powiem, że może być taka sytuacja, że po prostu któryś quiz zrobię drugi raz, ponieważ tych quizów jest bardzo dużo i może się trafić tak, że po prostu powtórzy się jakiś quiz, który już był w innym odcinku, ale to, co nam szkodzi, rozwiążemy drugi raz ten sam. W każdym razie tak, jak ma na imię Szczypson, to są bardzo proste rzeczy. No, Filip, tu już nawet nie oszczędzajmy się. Ile lat w tym roku będzie miał Szczypson? W tym roku mam 20. O, i to jest prawidłowa odpowiedź, czyli to jest najnowszy quiz jakiś z ostatnich kilku miesięcy. Kiedy Szczypson dołączył na Palionowo? To było 10 stycznia. Ta data zawsze w mojej głowie zostanie. Jaką Szczypson ma nazwę na Instagramie? O! I to akurat jest bardzo dobre pytanie, z tego powodu, że chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na Instagrama, ponieważ myślę, że warto tam być, bo Instagram jest super. I tyle. Terapeuta Szybson Bolon nie istnieje, nie można cię zabić, Szybson Bolon. Okej, nie rozumiem tego żartu, ale śmieszny. W każdym razie, to jest moja poprawna nazwa Instagrama i tam was oczywiście serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że tam już jesteście, jak nie, to powinniście być. Nieważne. Jak wabi się pies Szczypsona? No to jest oczywiście... Pimpuś normalnie, no nie no, Milo, tu jest oczywiście piękny taki piesek, kurde, fajny, dobra. Jakiej rasy jest pies Filipa? To jest oczywiście Maltańczyk, tutaj oczywiście ten. Aczkolwiek husky, chciałbym kiedyś huskiego mieć, to jest, kurde, tak ładny pies, że są. Możesz napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona rasa psa. Husky mi się mega podoba. Którego dnia chyba miał być? Filip ma urodziny, okej. Dam wam czas, napiszcie w komentarzu, która z tych odpowiedzi jest poprawna i zobaczymy, ile osób będzie odpowie dobrze. No bo jest tutaj poprawna odpowiedź i uwaga, daję wam 5 sekund, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i poprawną odpowiedzią jest 29 września, więc jeżeli ktoś dał taką odpowiedź, no to moje gratulacje. Jaka jest jego ulubiona gra? Ej, to nieprawda akurat. W sensie, aktualnie, szczerze przyznam, że moją ulubioną grą jest League of Legends. Po prostu fajnie mi się w nią gra i czerpię z tego przyjemność. A Minecraft... Lubię Minecrafta, ale czy to jest moja ulubiona gra? Nie wiem, Among Us na pewno nie jest moją ulubioną grą. No ale domyślam się, że Minecraft był odpowiedzią, no bo Minecrafta nagrywam. No i dobra, no tu mieliśmy, wow, 8 na 8. Jesteśmy genialni po prostu, tyle w temacie, tyle w temacie. Dobra, przejdźmy do drugiego quizu. Drugi quiz jest... Dobra, przejdźmy do drugiego quizu. Kiedy Szczypson ma urodziny? To pytanie już było, dobra, skipujemy takie pytania, po prostu szybko lecimy do następnych. Czy Szczypson ma psa? No to przecież takie pytanie już było. Jak ma na imię Milo? Czy Szczypson nagrywa? Co Szczypson nagrywa? Minecrafta. Ale Among Usa też nagrywałem
I myślałem nad Robloxem na plusie, ale to jeszcze nic nie mówię. Jaki kanał ma taką miniaturkę? To jest oczywiście mój kanał Szybson Plus, na który serdecznie zapraszam, chociaż tam się na razie nic nie dzieje. Ale jakby tylko będę po maturze, to postaram się ponagrywać. A przypominam, że matury są za 2 tygodnie, więc będzie się działo. Jaki kanał ma taką miniaturkę? To nie jest miniaturka, to jest awatar, to jest kanał Szybson. Ile kanałów ma Szybson? Mam aktualnie 3 kanały, ale... Oj, to jest ciekawa rzecz, taki wam dam spontan, że w przyszłości może nastąpić taki moment, w którym pojawi się jeszcze jakiś. Ale nie mówię nic, nie mówię nic, w sensie nic nie mówię, po prostu nic nie mówię. Czy Szybson ma dziewczynę? Nie mam dziewczyny. Ile Szybson ma lat w tym roku? 2,21, no w tym roku będę miał 20. Czy Szybson ma siostrę? Tak, mam. Jak ma na imię moja siostra? Tosia. Jak ma na imię i na nazwisko Szybson? No to jest po prostu łatwe, Filip Szybka. Szybko? Szybro, Szypa, no to nieźle. Jak nazywa się kanał, gdzie nagrywa vlogi? No, nie nagrywam teraz, z tego powodu, że nie mamy za bardzo jak i nie ma kontentu z tego, żeby to nagrywać. Bardzo chciałbym się wyprowadzić, jeżeli się uda wyprowadzić, to na pewno vlogi będą. Ale to dopiero po maturze, więc na dany moment, no niestety nie ma vlogów, dlatego też ta nuta nie wlatuje, która była na start vlogów, no bo tych vlogów nie ma po prostu, więc... Najzwyczajniej w świecie musicie to zrozumieć, że no po prostu na razie nie jestem w stanie tego robić. Niestety mam za dużo innych rzeczy do roboty na głowie, więc nie da rady. Jak Dave nazywa Szybsona w Minecraft? Buła, Tyflaku, Buson, Chleb. Akurat nie ma tu złej odpowiedzi. W sensie każda się przewinęła, ale najczęściej jest to Buson. Ulubiony drywal Szybsona? Na ostro zdecydowanie. Tak jest, na ostro. Chociaż z kurczakiem też jest dobry. Klasyczny to wiecie, jak coś jest klasyczne, to jest po prostu takie mech. A z żurawiną jadłem, dupę nie urywa. Kiedy Szybson założył kanał Szybson? Okej, okay, dobra, to był 10 marca 2016. I uwaga, jesteś Szybsonem. To się akurat zgadza, więc ktoś tam zgadza, że jestem Szybsonem. Dobra, bardzo dobrze, mi się to podoba, oczywiście. To znowu jest jak ma na imię Szybson, dlaczego? Co to jest w ogóle Kuba? Aha, Kuba. Dobra, no Kuba nie, ja nie mam tak na imię. Jaki to był odcinek? Jakaś dziwna płyta w Minecraft, piosenka na płytach, piosenki na płytach w Minecraft, tylko 2 pytania, dobra, lecimy do nexta. Dobra, tu mamy jakiś, o nie, to jest Roblox, ja to poznaję na pierwszy rzut oka od razu. Czy Szybson ma rodzeństwo? Mam rodzeństwo, tu, klikam. Jak nie? Jasne, że mam, XD. Ile Szybson ma subskrypcji? Chciałbym tyle. Znaczy to też nie jest dobra odpowiedź. Na dany moment mam 131 tysięcy, więc to jest zła odpowiedź. To jest stary quiz. Twój wynik 1 na 2. No przecież to są jakieś słabe quizy, widzowie. Co takie krótkie? Jak ma na imię... To chyba robiłem ten quiz. Nie wiem, widzowie, czy robiłem. Dobra, zróbmy go na szybko. Nie wiem. Jak ma na imię Filip, oczywiście. Jak ma nazwisko? No tutaj oczywiście jest Szybka. W którym roku urodził się Szybson? No to jest 01. Ile kanałów mam? 3. Mam rodzeństwo? Tak, mam. Czy Szybson nagrywa piosenki? Znaczy teraz nie nagrywam, ale ogólnie nagrywałem. Z kim Spalionowa Szybson nagrał piosenkę? Z Dave'em. Kogo Spalionowa Szybson lubi najbardziej? No Dave'a, z Dave'em mam najlepszy kontakt. Czy Szybson jest na łysej krainie? No, jestem. Dobra, 9 na 9. Jestem świetny po prostu. No, znam się jak mało kto. Dobra, który to kanał? Szybson Plus. Czy Szybson urodził się 17 marca? Fałsz. Ej, bardzo fajny pomysł w ogóle, sprawda fałsz. To jest ciekawe, ponieważ można jakby... Czasami z odpowiedzi wydedukować... Czasami są takie odpowiedzi jak właśnie... O, tu na przykład. Milo i Skipper. No przecież... No może jak ktoś nie wie totalnie nic, no to będzie wiedział, że może się pomylić, że mój pies ma na imię Skipper na przykład, ale nazywa się Milo, jakby nie było. Ale jakby takie prawda fałsz są fajne, ponieważ jak jest takie pytanie typu, kiedy się urodziłem i będzie 29 września albo 28 września, no to może być takie, że ej, kurczę, prawda czy fałsz, nie? Jeżeli ktoś da na przykład, że 28 września i czy to jest prawda czy fałsz i ktoś się może pomylić, bo pomyśli, że ej, no przecież we wrześniu, pod koniec, no to się zgadza, a tu jeden dzień różnicy, więc prawda fałsz są bardzo fajnymi pytaniami oczywiście. Dobra, zróbmy jeszcze kilka tych. Dobra, zróbmy jeszcze kilka quizów. Tu znowu pytanie, jak mam na imię? No, takie ten, kiedy data urodzenia. Są ciągle te same pytania. Jak mi się pies Milo? Data założenia kanału Szybson? 10 marca, tu. Jak nazywa się sklep Szybsona i Dave'a? Chef Shop. Jak nazywa się ten kanał? Szybson. Jak nazywa się ten kanał? Szybson Plus. Ej, tu są ciągle te same pytania. Nie podoba mi się to. Znowu, 3 pytania o to, jak się nazywają te kanały. Z kim nagrywa vlogi? No, z Wojty nim nagrywałem.
Ale, znaczy, nagraliśmy vloga po prostu, tak, znaczy z Dave'em nie nagrałem, znaczy nagraliśmy jakieś otwieranie fanartów i tak dalej, no nieważne. Druga osoba, z którą przez otwarte. Nieważne. Nagrywa vlogi to Jagieł, zajebista ekipa. Ile wzrostu masz, Chipson? Ja jestem dosyć niski, 1,70 m, 1,73 m, właśnie która z tych odpowiedzi, ale ja nawet sam nie wiem, która. W sensie wydaje mi się, że... Nie wiem. Strzelam, że to będzie odpowiedź ta. Nie jest, 1,73 m. Ja nie wiem, serio przysięgam, że to jest między tym a tym. Znaczy, może być albo 173, albo 170, na pewno nie mniej i na pewno nie więcej. Ale nie wiem, która. Ja sam nie wiem, to jest powalone. Jakiego pytania nie lubisz, Chipson? Czy ma dziewczynę, czy Milki to... Czy Milki to moja dziewczyna, to jest najgorsze. Czy Chipson ma rodzeństwo? Tak. Tak, ma siostrę, ale też mam brata. Ja kliknąłem, że tak ma siostrę, ale mam brata też. Tak jakby co. W co grasz, Chipson? W MC? No w Among Us też mi się zdarzyło. Czy Chipson? O Boże, ma prawo jazdy? Nie, ale robię. Nie, ale robię. Dobra, 14 na 15. Dobra, i zrobię sobie jakiś ostatni quiz, tylko jak tu jest znowu pytanie... Dobra, jak się zaczyna od pytania, jak mam na imię, to od razu skipuję. Czy Dave i Chipson to? O, najlepsi przyjaciele, youtuberzy, którzy poznali się przez YouTube'a, koledzy ze szkoły, najlepsi przyjaciele. Ej, tu, o kurde, ile osób to dało, dobra. Od kiedy Chipson jest na Palionowie? Od stycznia 2020. Dobrze, to najwięcej osób to dało. Jakiej rasy jest pies Buły? nie ma rasy, dalmatyńczyk. Co? Jaka to jest odpowiedź dobra? Bo to nie jest dalmatyńczyk. W ogóle jest taki... No jest, dalmatyńczyk, no dobra, bo myślałem, że to jakaś literówka, ale po prostu bez N mi to tak źle wyglądało. No ale, no to jest po prostu, ja strzelam, że to będzie dobra odpowiedź, że ktoś się po prostu pomylił i zamiast maltańczyk to dalmatyńczyk, no więc, ale to jest inna rasa. Dobra, bo to jest coś tak, ale są ludzie, co się pomylili w ogóle, ale jazda. Dobra, nieważne, ile razy Milo krzyczy, szczeka podczas nagrywania? No to nie wiem, różnie, 3? 5. Nie wiem. To jest nie do przewidzenia, no bo po prostu są ze szczeka jak ze szczeka. Dobra, zróbmy jeszcze coś. Kiedy był Chipson na Palionowie 2.0? Szeryfem? No, profesorem tak osę byłem. Jak Milki znalazła się na Palionowie? Weszła na Sąsiad i znalazła się koło Palionowa. Palionowie dodał na serwer, Chipson podał jej IP. Chyba to. No, chyba tak to było. Kto jest szefem na Palionowie? Dave i Chipson, oczywiście, że tak. Z kim chodził Chipson? Z dziewczyną Palion. Żartowałem, no to specjalnie kliknąłem. Dave i Chipson byli dziećmi w Minecraft. Tak. Czy subskrybujesz wszystkie kanały Chipson, Dave, syna Paliona, Klosa i Paliona? Tak. Dobra, 5 na 6, specjalnie jeden błąd. Dobra, zróbmy jeszcze. O, kiedy Chipson nagrał pierwszy filmik z Among Us? Ej, to jest ciężkie pytanie, to jest trudne. 9 listopada? Tak, ale kurczę, nie, ja bym się nie spodziewał. Ile ogólnie Chipson ma kanałów na YouTube? No, 3. No, klikaj 3. Czy Chipson ma dziewczynę? Nie mam dziewczyny. Puszczę jakieś zdjęcie. A teraz Dave, jedno pytanko o nim. Czy Dave ma sklep? No... Tak i nie sam, okej. Okay. Czy Chipson ma jakieś zwierzę? Tak, mam psa. Czy Chipson ma siostrę? Tak, mam. Jak ma na imię siostra Chipsona? Tosia. Jak ma na imię Chipson? No, dobra, no Filip. Jak ma na nazwisko Chipson? No, kurczę, Szczypka. Dobra, i mamy 100 na 100. Gdzie jest to? Tu. Mamy. Wspaniale. Dobra, i zróbmy ostatni quiz w tym momencie. Ostatni. Chipson z kim ma... Zróbmy jakiś... Jak nazywa się Chipson? To też nie mijamy. To, kto jest na Palionowie, to też mijamy. Chipson... XZ, co to jest za quiz? Dobra, zróbmy ten. Z kim mam sklep? No, z Dave'em. Jak nazywa się Chipson? Jak sklep nazywa się Chipsona i jego kolegi? To jest mój przyjaciel, szefem. Z jaką nazwę kanału zmienił Chipson? A to jest ciekawe, bo zmienił akurat ze Chipson Games. Po prostu uznałem, że chcę mieć po prostu Chipson. Ze Chipson Games na Chipson. O, czy Chipson ma psa? Mam psa. Dobra, 4 na 4. Zrobiliśmy quizów mnóstwo. Następnym razem, jak już będę robił same quizy z pytań o mnie, no to już będą same trudne pytania, mam nadzieję, więc zaznaczajcie koniecznie w tytule tych quizów, że to są trudne pytania, ponieważ będę już klikał tylko w takie. No i tyle. W sensie myślę, że wyczerpaliśmy temat tych prostych pytań, jeśli chodzi o same quizy. Więc to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się. Pozdro. Pa, pa.